W styczniu każdego roku to właśnie on rozpoczynał raciborskie imprezy biegowe, które ostatnimi laty wszystkie łączy projekt 4 Biegi Racibusz. Teraz bieg NATO Drzański odbędzie się w innym terminie, a początek sezonu zainauguruje bieg Twardziela, do którego już rozpoczęły się zapisy. Zacznijmy od tego, że projekt Cztery Biegi Racibusz ma się dobrze i ponownie zwieńczy go Rafako Półmaraton Racibusz, który odbędzie się jak zwykle w sierpniu i który będzie okazją do zdobycia czwartego medalu z całej kolekcji. Jednak w tym tegorocznym, całym przedsięwzięciu organizatorzy wprowadzili dwie istotne zmiany. Były trzy biegi płaskie, jeden bieg powiedzmy trudny, ten bieg twardziela, który będzie się odbywał 1 marca. Natomiast chcieliśmy dążyć do jakiejś równowagi, gdzie mam w tym momencie dwa biegi płaskie i dwa biegi powiedzmy nieco trudniejsze. Po pagórkach bieg twardziela i, i nowy bieg, który będzie się w lipcu 19 lipca bieg z przeszkodami. I będzie to właśnie ten, który do tej pory zaczynał serię, czyli Bieg Natodrzański, teraz występujący pod nazwą Natodrzański Bieg Powstańców Śląskich OCR, który swoją formę zmienił dla zwiększenia atrakcyjności. Dużo osób tak naprawdę e, zainteresowało się tymi biegami po, poprzez, poprzez ten Run Magedon, który jest dość popularny, e, jest dostosowany do różnych kategorii wiekowych, e, biegają całe rodziny, biegają też e, amatorzy, biegają profesjonaliści. E, no jest to zawsze coś nowego, nowe przeżycia. Każdy z nas ma w sobie coś z dziecka i czasem lubiłby się potapiać w błocie. Na zmianie formuły jednak się nie kończy. Bieg nadodrzański ze stycznia na lipiec przeniesiony został z ważnego, konkretnego powodu. Zmiana terminu wynikała przede wszystkim no, z jakości powietrza, które, które nie ukrywajmy, no, w okresie zimowym jest, jest kapryśne i jeżeli jest mroźno, to ludzie palą w, w piecach, no, ogrzewają się, jest to całkiem naturalną sprawą. No, w tym momencie to powietrze jest niestety jest zanieczyszczone, jest smog. E, no i mieliśmy dość dużo sygnałów, że organizujemy imprezę w, w, w środowisku, które tak. Tak naprawdę, no nie, nie, w środowisku, które tak naprawdę nie poprawia nam zdrowia, a po prostu, no może zaszkodzić. Majowy bieg bez granic odbędzie się bez zmian, a już teraz zachęcamy do zapisów na bieg twardziela, który zaplanowany jest na 1 marca i na której już zgłaszać się można poprzez platformę DataSport.